większość za odwołaniem prezes MPK. Konkursu na dyrektora targowisk miejskich nie będzie. 20 lat pracy z niepełnosprawnymi. Piątek, 25 października, Karolina Kamińska, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Wczoraj w Telefaktach informowaliśmy Państwa o zwołanym przez związki zawodowe w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji referendum w sprawie odwołania prezes zarządu spółki. Dziś związkowcy przedstawiają wyniki referendum. Pracownicy MPK chcą odwołania prezes Magdaleny Kołeczek. Pracownicy MPK chcą odwołania prezes Magdaleny Kołeczek. W zorganizowanym wczoraj przez Związki Zawodowe referendum nad odwołaniem prezes zarządu udział wzięło 82% uprawnionych do głosowania, 116 ze wszystkich 141 pracowników. 3 głosy były nieważne i tylko jeden przeciw, 113 głosujących na tak zadane pytanie zakreśliło tak. Wyniki są jednoznaczne. Ja wiem, że one są niewiążące, tylko ludzie stojący na wysokich stanowiskach w obecnych czasach, gdzie problemy są różne i gdzie atmosfery w zakładzie nie ma, powinni sobie wziąć to do serca. Związkowcy wyniki z szerokim komentarzem przedstawią prezydentowi miasta i Radzie Nadzorczej. Będą domagać się wykonania woli załogi. Odwołanie prezes i co dalej? To jest takie pierwsze pytanie, które można zadać związkom zawodowym. Jeżeli pani prezes w ciągu ostatnich 2 lat poprawiła wynik finansowy firmy, gdzie zaczęli wychodzić na prosto. Jarosław Wilczyński w przyszłym tygodniu zamierza rozmawiać z prezes, związkami i w pierwszej kolejności z Radą Nadzorczą. Winę i błędy popełniane przez Magdalenę Kołeczek w kontaktach z załogą dopuszcza. Przyznaje, że dialog jest potrzebny, a nawet jest podstawą, ale mówi też tak. Dyscyplinująca pani prezes nie cieszy się popularnością. To tak jak surowy ojciec, który się nie cieszy koniecznie u rozwydrzonego dziecka popularnością, też tak można powiedzieć. Z drugiej strony sygnały chociażby na ostatniej sesji, przypomnieć sobie jakiej treści interpelacje są do MPK, czyli chamskie zachowanie kierowcy plus brudne autobusy, to są chyba tylko z ostatniej sesji. Odnosząc się do zarzutów o mobbing, prezydent przypomina, że takie zjawisko podlega karze i odsyła oskarżających do odpowiednich organów. Niepokojące to jest dla mnie wszystko to, co się w spółce dzieje, generalnie w relacjach personalnych. Załoga prezes od wielu lat. Bo nie pamiętam prezesa, który by załodze pasował. No, może z wyjątkiem tych, którzy znowu właścicielowi nie pasują. Za najważniejsze dla siebie jako prezydenta miasta na teraz Jarosław Wilczyński uznaje wiarygodność spółki w oczach kontrahentów i inwestycje, zakup nowych ekologicznych autobusów w ramach projektu Gazela. Wniosek jest teraz oceniany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jeżeli ma szansę istnienia, to będę walczył o tę spółkę z pełnym przekonaniem. Jeżeli nie uda się... To musimy rozważyć różne warianty, bo nie możemy sobie pozwolić na trwanie w takim zawieszeniu, jak jest to obecnie. Prezydent jasno i nie po raz pierwszy mówi, transport publiczny w Ostrowcu musi być, ale wykonawcą nie musi być gminna spółka. Na razie, przynajmniej do końca roku, prezydent miasta nie ogłosi konkursu na dyrektora targowisk miejskich, mimo iż taki zamiar miał po nierozstrzygnięciu pierwszego konkursu. Obowiązki dyrektora na razie pozostają w rękach Lecha Snopka. Do końca tego roku konkurs na dyrektora targowisk miejskich nie zostanie ogłoszony. Na prośbę załogi spotkałem się z całą załogą targowisk miejskich i załoga poprosiła, żeby dać szansę pełniącemu obowiązki panu Snopkowi, panu dyrektorowi Snopkowi. Wakat na stanowisku dyrektora targowisk miejskich po odwołaniu Janusza Wekera miał zostać obsadzony w drodze ponownego konkursu. Pierwszy został nierozstrzygnięty. Prezydent zdecydował jednak na razie go nie ogłaszać. Przekonała mnie załoga do tego, choć również to, w jaki sposób pan dyrektor podszedł do wykonywania tych obowiązków, że widać było zaangażowanie, troszkę pozytywnych sygnałów zaczęło napływać, uspokoiło to troszkę atmosferę, która była taka dosyć nerwowa. Postanowiłem poczekać, bo uważam, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jeżeli ten układ się sprawdzi. To myślę, że możemy na razie to tak zostawić.
Pełniący obowiązki dyrektora Lech Snopek, wcześniej zastępca Janusza Wekera, wraz z pracownikami ma zbudować koncepcję rozwoju dla zakładu i przede wszystkim rozwiązać dotychczasowe problemy. Z decyzją, co dalej, prezydent chce poczekać do końca roku. Ustawa obniżająca wiek obowiązku szkolnego dzieli Polaków. W Sejmie odbyła się gorąca debata na ten temat. Ostrowieccy parlamentarzyści zdania mają podzielone. Nadal pod znakiem zapytania stoi referendum w tej sprawie. W tym roku, 2 września, naukę w ostrowieckich szkołach rozpoczęło niemal 76-latków, niewiele więcej niż przed rokiem. Obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich ma zostać wprowadzony w 2015 roku. Plany rządu budzą jednak duży sprzeciw nie tylko rodziców, którzy pod wnioskiem dotyczącym referendum przeciw planom Ministerstwa Oświaty złożyli niemal 1 000 000 podpisów, ale też opozycji. Zostało zebrane w naszym kraju ponad 1 000 000 podpisów osób najbardziej zainteresowanych, to znaczy rodziców 6-latków, i zachęcając do referendum ogólnokrajowego w tej sprawie, nasza formacja Prawo i Sprawiedliwość chce zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, taką decyzję powinni podejmować rodzice. Poseł Jarosław Górczyński zauważa, że problem obniżenia wieku dla obowiązku szkolnego jest bardzo złożony. Nie dotyczy on jednak wyłącznie dzieci. Tutaj należy pogodzić dwie strony. Z jednej strony, moje zdanie, należałoby dać możliwość rodzicom decydowania o tym, czy posyłać dzieci w wieku 5, 6 czy 7 lat do szkoły. Z drugiej strony, problem demograficzny, który przekłada się na zmniejszoną liczbę dzieci, powoduje brak miejsc pracy dla nauczycieli. Posłowie wraz z przeciwnikami rządowych planów, którzy chcą przeprowadzenia referendum nad problemem, debatowali wczoraj w Sejmie. Niestety z rozmów nic nie wynikło, a część parlamentarzystów nadal nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Powinno się dopuścić możliwość procedowania tej ustawy w komisjach. Jeżeli zrobimy wyłom i doprowadzimy do referendum, to za chwilę będziemy mieli referendum w każdym światopoglądowym na przykład temacie i te referenda spowodują odwrócenie tematu od istotnych spraw gospodarczych, które staną z boku, a my będziemy się spierać w społeczeństwie za czy przeciw. W Ostrowcu szkoły są gotowe na przyjęcie dzieci 6-letnich. Przeciwnicy rządowych planów przekonują, że nie wszędzie sytuacja wygląda tak dobrze. Wiceprezydent miasta Paweł Górniak zamieszaniem wokół ustawy nie kryje zdziwienia. To całe zamieszanie odbieram bardzo negatywnie i mój stosunek do tego jest dosyć krytyczny, dlatego że niczemu dobremu ono tak naprawdę nie służy. Często się zastanawiam, czy tutaj chodzi w tym całym zamieszaniu tak naprawdę o dobro dziecka, czy chodzi o jakieś inne być może cele. Argumenty o nieodpowiednim przygotowaniu szkół na przyjęcie 6-latków odpiera poseł Zbigniew Pacelt. Jego zdaniem szkoły w ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniły, podobnie jak dzieci, które dziś potrzebują nowych wyzwań. Myślę, że czas się zmieniły. Dzisiaj dzieci w wieku 6 lat umieją posługiwać się elektroniką, którą czasami dorośli niekoniecznie potrafią. Ja osobiście uważam, jeszcze nie mam takiej ostatecznie sprecyzowanej poglądu, myślę, że debata, dyskusja wewnątrz klubu, jestem skłonny, mając doświadczenia i sąsiadów, którzy w wielu przypadkach posłali dzieci w wieku 6 lat, bardzo pozytywne. Jestem skłonny być zdania, że warto spróbować. Głosowanie nad obniżeniem obowiązku szkolnego do 6 roku życia za 2 tygodnie to niewiele czasu, biorąc pod uwagę wątpliwości, jakie nadal są wśród parlamentarzystów. Przypominamy, że w niedzielę 27 października w Muzeum Historyczno-Archeologicznym o godzinie 16 odbędzie się otwarcie wystawy Między abstrakcją a realizmem. Piękno Gór Świętokrzyskich, urzekające lasy jodłowo-bukowe, zakątki ukazujące malowniczą architekturę wsi i miasteczek oraz miejscowy folklor. Oto inspiracje, z których czerpią ostrowieccy artyści Jowita Krysa-Skuza i Daniel Skuza. To właśnie ich prace, wykonane prawie całkowicie w technice malarstwa olejnego sztalugowego, prezentowane będą w Pałacu Wielopolskich. Serdecznie zapraszamy. Warsztat terapii zajęciowej przy ulicy Rzeczki istnieje już 20 lat. W
tym czasie stał się prawdziwym domem zarówno dla podopiecznych, jak i pracowników. Przez ten okres wiele zmieniło się też w postrzeganiu osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Okrągła rocznica to z pewnością bodziec do dalszego działania. Warsztat terapii zajęciowej przy ulicy Rzeczki powstał 20 lat temu i był pierwszym w województwie. Dziś ma ponad 50 uczestników mogących realizować się w 10 pracowniach. Od początku warsztat prowadził Cezary Słowik, obecny dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej. 20. rocznica istnienia warsztatu była więc dobrą okazją do wspomnień. 20 lat mija od kąd warsztat zaczął istnieć w środowisku osób niepełnosprawnych Ostrowca. To szmat czasu, to długi okres, można by rzec, że już pełna dorosłość. Można się pokusić o pewne wspomnienia, o pewne rzeczy z przeszłości, które już się dokonały, a które już nigdy nie wrócą. Są pewne chwile smutne i pewne chwile radosne, pewne chwile budujące i optymistyczne na przyszłość. W okrągłym jubileuszu udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, a także przyjaciele warsztatu. Wszyscy przekonani byli o ważnej roli, jaką pełni to miejsce. Niezwykły stosunek do warsztatu mają sami pracownicy. Przez te 20 lat wszyscy tutaj zdążyliśmy się poznać, zaprzyjaźnić i wraz z uczestnikami stworzyć taką społeczność, która ma wszystkie cechy rodziny. W tej rodzinie jest bardzo wiele osób, które są od pierwszego dnia funkcjonowania warsztatu. Dla uczestników warsztat to miejsce, gdzie mogą się realizować, rozwijać czy po prostu spędzać czas. Pytani, czy wyobrażają sobie życie bez uczestniczenia w zajęciach, mówią stanowcze nie. Wszyscy uczestnicy by się po prostu w domach zanudzili bez funkcjonowania tego warsztatu terapii zajęciowej. Jeśli chodzi o niego, to po prostu byłaby to niezręczna sytuacja dla nas wszystkich, bo byśmy to bardzo po prostu przeżywali, że nie istniałby warsztat terapii zajęciowej. Tego jednak uczestnicy nie muszą się obawiać. Jak przekonuje starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga, w Ostrowcu przywiązuje się dużą wagę do wychodzenia naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. My chyba jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie. Praktycznie 100% osób, które wyrażają ochotę, czy ich rodziców, czy opiekunów, uczestnictwa w tego typu działalności, ma taką opiekę zapewnioną. 20-lecie obchodzone było uroczyście. Nie zabrakło części artystycznej oraz własnoręcznie przygotowanych upominków dla gości. Dla nowej kierownik warsztatu Agnieszki Sobańskiej jubileusz jest motywujący do dalszej pracy, a tej jest pod dostatkiem. Co do dalszego rozwoju naszego warsztatu, to jak najbardziej będziemy kontynuować dotychczasową działalność i oczywiście w miarę możliwości będziemy ją usprawniać i ulepszać dla dobra uczestników. Pracownicy warsztatów terapii zajęciowej to, co robią, robią z miłości do drugiego człowieka. Jak twierdzą osobom niepełnosprawnym, nie jest potrzebna litość, a szacunek. Potrafią się wtedy pięknie odwdzięczyć. Dziękuję za uwagę. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Życzę spokojnego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek.